Witam Was w moim królestwie na kanale Centrum Rowerowego. Dzisiaj mam dla Was niemiecką markę Raimon. Specjalizują się w rowerach elektrycznych, ale nie tylko. Mają bardzo fajny segment trekkingowy i o nim sobie dzisiaj porozmawiamy. Seria Touray, bo o niej mowa, zaczyna się od modeli 3.0 przez 4.0, 5.0 aż do 6.0. Czym te modele się od siebie różnią? Oczywiście głównie osprzętem. Może zacznę od tego, co mają wspólne. Mam dla Was dzisiaj tutaj 3.0 i 6.0, czyli dwa końce skali. Wspólne elementy tych rowerów to aluminiowa rama, zasilane z dynama w piaście oświetlenie, błotniki, bagażnik, bardzo stabilna stopka, hydrauliczne hamulce tarczowe. Oczywiście w miarę tego, jak zmienia nam się numer modelu, zmienia nam się osprzęt. Zaczynamy w modelu 3.0 od przerzutek Acera. Tutaj napęd mamy z przełożeniami 3 na 8 biegów, a kończymy na modelu 6.0 i tu wchodzi bardzo ciekawe rozwiązanie, mianowicie napęd na pasek. Dlaczego to rozwiązanie jest tak ciekawe? Po pierwsze, pasek jest zupełnie czysty. On w ogóle nie wymaga smarowania i w ogóle, co za tym idzie, nie brudzi, a oprócz tego jego żywotność to jest kilkadziesiąt tysięcy kilometrów. Także w zasadzie kupujecie taki rower, pompujecie w nim tylko koła i możecie jeździć, 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 jeździć. Żeby nie było tak na poważnie, to raz do roku każdy rower powinno się do serwisu przyprowadzić. Ciekawostką techniczną napędu na pasek jest to, że ten rower nie ma klasycznych przerzutek. Znajdziemy tam Alfina od Shimano, 11-biegową piastę z biegami wewnętrznymi. Także nie ma tutaj żadnego ryzyka, że kiedy rower na przykład się wywróci, to uszkodzi Wam się przerzutka albo wygnie hak. Wspólne elementy tych rowerów to oczywiście też elementy odpowiadające za komfort. Rowery trekkingowe, ponieważ na nich mamy dość wyprostowaną sylwetkę, wyposażone są w wygodne, miejskie, szerokie siodełka. Na kierownicy znajdziecie ergonomiczne chwyty z poszerzonym podparciem pod dłoń i standardem we wszystkich rowerach Touray Raimona są na przykład regulowane mostki kierownicy, które pozwalają w łatwy sposób dopasować sylwetkę do Waszych preferencji. Wszystkie modele Touray znajdziecie w wersjach zarówno damskich, jak i męskich. Ale co ciekawe, niektóre modele damskie znajdziecie też w wersji Wave, czyli z pojedynczą rurą główną ramy, bardzo mocno obniżoną. Może to być komfortowe dla osób starszych, wtedy wsiadając nie trzeba tak wysoko podnosić nogi. Waga przy modelach trekkingowych nie może być najniższa. Błotniki, bagażniki, stopki, dynamo, to wszystko trochę ważyć musi. Należy się liczyć z tym, że około 17 kg waga nam pokaże. Ceny tych modeli nie są najniższe, bo model 3.0 katalogowo kosztuje ponad 4000, a model 6.0 około 7. Ale w sklepie internetowym i stacjonarnym Centrum Rowerowego możecie szukać dobrych promocji na te modele. W tej chwili model 3.0 znajdziecie już za 2999. Kolekcja Touray od Raimona, kiedyś powiem Wam skąd wzięła się ta nazwa, to bardzo dobra oferta wśród rowerów trekkingowych. Zapraszam Was na jazdy testowe i do zobaczenia w kolejnych wideo. Hej!